Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, korzystając z tekstu, który ukazał się niedawno na portalu Christianitas, wskażę, jaka jest główna różnica pomiędzy stanowiskiem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X a stanowiskiem różnego rodzaju środowisk indultowych. Zapraszam. Na portalu Christianitas ukazał się tekst pana Macieja Tryburcy Msza Trydencka w każdej parafii. Tekst ten rozpoczyna się od słów: wczorajsza rocznica promulgowania przez Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum z 7 lipca roku 2007 mija niemal niezauważona. Po tym wstępie jest kilka cytatów z tegoż motu proprio. Tutaj nie będę ich przytaczał. Oczywiście będzie link w opisie, także dla każdego, kto jest chętny, żeby zapoznać się z tym tekstem, będzie taka możliwość. Ja natomiast przejdę dalej. Przepraszam, nie mam w tej chwili technicznych możliwości, żeby pokazać mój ekran. Przytoczę fragmenty, które mogą nam wskazać na zasadnicze różnice w pojmowaniu obecnej sytuacji w Kościele przez nas, jak przez środowisko Christianitas, czy inne środowiska, tak zwane, powiedzmy, środowiska indultowe. Nie da się bowiem zaprzeczyć, pisze autor, że liturgia, którą lekkomyślnie porzucono po wprowadzeniu mszału św. Pawła VI, została zawłaszczona przez różnego rodzaju odszczepieńców. Z mszy, za którą umierali katolicy wierni papieżowi, uczyniono sztandar buntu przeciwko władzy kościelnej. Jest to obrzydliwa manipulacja, wpisująca się w strategię wrogów Kościoła, aby atakować go z lewa i z prawa. A więc według autora msza została zawłaszczona, msza trydencka, przez różnego rodzaju odszczepieńców i teraz uczyniono z niej sztandar buntu przeciwko papieżowi. Jest to obrzydliwa manipulacja. Zwracam uwagę na emocjonalność tego artykułu. Jest to dla mnie dosyć szokujące, natomiast my przeczytamy sobie jeszcze trochę dalej i zaraz się do tego odniosę. Istnieją specjalnie dedykowane wydawnictwa książkowe, portale czy kanały YouTube, których celem jest rozniecanie wśród tradycjonalistów niechęci do biskupów i papieża. W efekcie z równą gorliwością propagują oni mszę trydencką, jak zwalczają posoborowie. Szatan może świętować sukces, bo doprowadził do odstępstwa pobożnych katolików, którzy swoje preferencje estetyczne i dyscyplinarne uznali za ważniejsze od jedności z następcą świętego Piotra. I myślę, że tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Nie wiem, czy autor tego tekstu ma na myśli również Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X i na przykład również nasz kanał. Byłoby to trochę przykre, tam później nazywa te grupy osób, o których mówi, hochsztaplerami, odszczepieńcami. Wcześniej nazwał, mam nadzieję, że nie, to znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić, czy jestem w stanie pomyśleć o innych grupach. Są faktycznie takie grupy w Kościele, grupy zgromadzone wokół kapłanów, gdzie faktycznie są i teologiczne patologie, albo osobiste, personalne patologie. Takie sytuacje również mamy w naszym polskim środowisku, nazwijmy je około tradycyjnym. Być może autor odnosi się przede wszystkim do nich, natomiast nie wykluczam, że ma na myśli również Bractwo Świętego Piusa X, a nawet jeśli nie ma, to łatwo może to być przez czytelników w ten sposób zinterpretowane. Dlatego myślę, że warto tutaj wskazać na ważne elementy tego tekstu. Wspomniałem o tym, że jest on ewidentnie emocjonalny. Teraz zwracam na to uwagę, że praktycznie jedyna wizja, jaka tutaj jest dostępna w tym tekście, to jest taka, że w Kościele wszystko jest w porządku. Nie ma tutaj w ogóle mowy o kryzysie w Kościele. Później jest mowa o tym, że właśnie ci tradycjonaliści powinni tak wejść do tego życia Kościoła razem z neokatechumenatem i innymi organizacjami, tak żyć i współdziałać i tak się jednoczyć i pięknie właśnie budować wspólnotę Kościoła. A więc w wizji tego tekstu w ogóle nie ma kryzysu Kościoła.
Jest mowa o tym, że tak mamy tutaj, są właśnie ci źli, którzy prowadzą do odstępstwa pobożnych katolików, którzy swoje preferencje estetyczne i dyscyplinarne uznali za ważniejsze od jedności z następcą świętego Piotra. A więc nie ma w ogóle w tym tekście, w tej wizji tego świata, w tym tekście mowy o kryzysie w Kościele. Jest po prostu Kościół, który jest atakowany mniej lub bardziej z zewnątrz i trzyma się mniej więcej tak jak zawsze, najwyraźniej. I są ci źli, którzy używają mszy świętej trydenckiej jako takiego sztandaru, żeby powstać przeciwko papieżowi. No moim zdaniem ta wizja zupełnie nie odpowiada rzeczywistości. I myślę, że byłoby uczciwie, jeśli chciałoby się polemizować z nami, to uczciwie byłoby polemizować z naszym stanowiskiem, a nie jakby sugerować, że nasze stanowisko jest takie, że mamy nasze preferencje estetyczne i dyscyplinarne i one skłaniają nas do nieposłuszeństwa. Mam nadzieję, że nie powinienem odnosić, że intencją autora nie jest odniesienie tego tekstu do nas, natomiast nie wykluczam tego, dlatego jeśli tak jest, to uważam to za ewidentnie niewłaściwe, nieuczciwe przytoczenie naszego stanowiska. A więc przede wszystkim my uważamy, że Kościół jest w głębokim kryzysie, że herezja modernizmu potępiona na końcu wieku XIX, na początku wieku XX, w połowie wieku XX, potępiona przez papieża Piusa Świętego, papieża Piusa X, przez Piusa XII, że ta herezja, o której sami ci papieże mówili, że ona ma tendencję, żeby wchodzić do Kościoła, żeby uciekać przed potępieniami, wchodzić i od dołu próbować ten Kościół zmienić. Ta herezja, naszym zdaniem, przyniosła swoje zatrute owoce, weszła faktycznie do teologii Kościoła i dzisiaj mamy teologię Kościoła, która jest głęboko zatruta tą herezją modernizmu. Mamy rytm mszy świętej, który nosi znamiona tej herezji modernizmu. Nie jest on sam bezpośrednio, dosłownie heretycki, ale można w tej reformie, która została dokonana, dostrzec ślady tejże właśnie modernistycznej teologii. O tym mówiłem w materiale Modernizm a nowa msza. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. To jest ponad 20-minutowy materiał, który traktuje właśnie o tym. Mówi o modernistycznych podstawowych tezach i wskazuje, jak te podstawowe modernistyczne tezy możemy odnaleźć w nowej mszy. A zwracam na to uwagę, że zostaje ona wprowadzona krótko po tym, jak został modernizm po raz drugi potępiony w encyklice Humani Generis Piusa XII. To jest zaledwie 20 lat przerwy. To jest w teologii bardzo, bardzo krótko. A więc ta herezja, tak czy siak, była jeszcze bardzo żywa. Nawet gdyby nie weszła w głąb Kościoła, to była herezja jeszcze wciąż żywa teologicznie, skoro potępiona została zaledwie 20 lat wcześniej. To naprawdę w myśli to nie jest długo, w teologii to jest bardzo krótki czas. Ta herezja ewidentnie można odnaleźć jej ślady w rycie nowej mszy. No i teraz to jest nasza teza, którą stawiamy. Herezja modernizmu zatruła teologię Kościoła i w ten sposób zatruła całe życie Kościoła, no i ostatecznie zatruła również rytm mszy świętej. A więc mamy sytuację w Kościele bardzo niebezpieczną, sytuację, w której mamy niejako truciznę, która weszła do krwiobiegu Kościoła i my wskazujemy, uwaga, dlatego i dlatego i dlatego uważamy, że ta trucizna jest w krwioobiegu Kościoła, trzeba tej trucizny się pozbyć, czyli trzeba tych naleciałości modernistycznych z teologii, z życia Kościoła, z rytu mszy świętej, trzeba się ich pozbyć. Jest to koniecznie potrzebne dla przetrwania Kościoła, dla zbawienia dusz. To jest nasze stanowisko. Tutaj natomiast w tym tekście mamy: szatan może świętować sukces, bo doprowadził do odstępstwa pobożnych katolików, którzy swoje preferencje estetyczne i dyscyplinarne uznali za ważniejsze od jedności z następcą świętego Piotra. A więc zupełnie nie odnosi się to do naszego stanowiska. Zwracam na to uwagę, że sprzeciwienie się papieżowi jest nie tylko dopuszczalne, ale jest obowiązkiem. Może być obowiązkiem, tak jak święty Paweł uznał to za swój obowiązek, aby sprzeciwić się Kefasowi, bo na to zasłużył, jak sam mówi. Dlatego, że święty Piotr popełnił błąd, wszedł w takie udawanie, święty Paweł zwraca mu na to uwagę. To była rzecz teologicznie dosyć niebezpieczna, o tym już wielokrotnie mówiłem, więc nie będę się tutaj powtarzał. Tutaj zachęcam do zapoznania się z moim materiałem zatytułowanym Hiperneomylność. To jest materiał, który traktuje właśnie o tym, co jest nieomylne w nauczaniu Kościoła, co nie jest nieomylne. A więc Kościół ma to jasno sprecyzowane, co jest nieomylne, co
każdy katolik musi uznawać za prawdę, a co podlega dyskusji. No i teraz mamy te obszary życia Kościoła, które podlegają dyskusji, czyli nie są dogmatami naszej wiary i należy o nich dyskutować. I teraz pytanie, czy do życia Kościoła, do teologii Kościoła nie weszła herezja modernizmu, czy nie zatruła ona również, nie wycisnęła swojego piętna również na nowym rycie mszy świętej? To jest pytanie, które jak najbardziej można zadawać i które trzeba zadawać. Skoro jest takie podejrzenie, no to trzeba o tym dyskutować. Natomiast te środowiska, które są związane z mszą świętą trydencką, ale jednak właśnie za wszelką cenę chcą pozostać w również takiej prawnej jedności, w posłuszeństwie wobec hierarchii, oni najwyraźniej czują się w obowiązku, żeby to negować. Albo uważają, że faktycznie nic takiego nie ma żadnego kryzysu, albo czują się w obowiązku, żeby to negować, to już niezależnie od tego, jaka jest zależność, czy człowiek czuje się w obowiązku, żeby to negować i dlatego to neguje, czy po prostu jest przekonany faktycznie, że nie ma i dlatego to neguje. To wszystko jedno. Najwyraźniej te osoby, te środowiska mają podejście takie do problemu, że kryzysu w zasadzie nie ma, a jeśli jest, to jest on spowodowany zewnętrznie poprzez różne ataki ze strony świata, a Kościół jest taki, jak był zawsze, nie ma tam tak naprawdę wewnętrznie poważnych problemów, tylko właśnie trzeba zadbać o to, żeby Kościół opierał się wobec tych ataków z zewnątrz. Więc, jak już wspomniałem, nasze stanowisko jest zupełnie inne i jeśli tak jest, jeśli my mamy rację, jeśli faktycznie ta herezja modernizmu weszła do krwiobiegu Kościoła, to obowiązkiem kapłanów jest na to wskazywać, mówić o tym i zwracać na to uwagę. I w takiej sytuacji obowiązkiem kapłanów jest, żeby mówić, tu jest błąd, tutaj mamy problem, te twierdzenia nie są katolickie, uwaga, ten ryt jest niebezpieczny, długofalowo doprowadzi, będzie prowadził do protestantyzacji wiernych, czyli do przechodzenia na pozycje teologiczne bardziej protestanckie niż katolickie. To uważam za mój obowiązek i jeśli ktoś chce z nami dyskutować, no to powinien odnieść się do naszych tez, powiedzieć, nie, to nieprawda, że takie modernistyczne tezy weszły do Kościoła i powinien wtedy wejść z nami w dyskusję, dowieść nam, że to nieprawda. Natomiast zupełnie nie jest odnoszeniem się do naszego stanowiska powiedzenie, że no, wy wasze preferencje estetyczne stawiacie wyżej niż posłuszeństwo wobec papieżowi. Nikt tu nie mówi o preferencjach estetycznych, mówimy o wierze, o herezji, która naszym zdaniem weszła do krwiobiegu Kościoła, herezji, która wycisnęła swoje piętno na nowym rycie mszy świętej i tej herezji musimy się poznać. To jest trucizna, trucizna, która zatruwa życie Kościoła. Naszym obowiązkiem jest wskazywać na tą chorobę. Nie kocha Kościoła ten, kto dostrzegając, że źle się dzieje, udaje, że wszystko jest w porządku i mówi, nie, wszystko jest dobrze, to tylko ten świat jest zły, u nas wszystko jest w porządku. Ten, kto dostrzega ten kryzys, ma obowiązek o tym mówić. Jestem przekonany, że taki kryzys jest, że jego przyczyną jest ta właśnie trucizna, dlatego czuję się w obowiązku o tym mówić i każdy, kto pragnie z nami na ten temat dyskutować, bardzo proszę, żeby odniósł się do naszych tez, żeby próbował nam dowieść, że takiego kryzysu nie ma, że wcale ta herezja do krwiobiegu Kościoła nie weszła, że nowy rytm mszy świętej wcale nie ma na sobie wyciśniętego, głębokiego, modernistycznego pięta. Zapraszam jeszcze raz do zapoznania się z moim materiałem Modernizm a nowa msza, czy też hiperneomylność w kontekście nieomylności papieskiej, posłuszeństwa wobec papieża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.